Zawsze tak jest, że jak się dostaje taki film, to człowiek myśli o tym. Siedzi sobie gdzieś tam w domu nawet i myśli, co zrobić, żeby to nie przeszło tak bez echa, żeby to wzbudziło jakieś emocje. W czasie Powstania Warszawskiego byłam łączniczką. Było nas 5 chłopców. I ja i żeśmy mieli zadanie zorientowania się, czy na ulicy Smolnej, żeby się zorientować, czy tam są Niemcy, czy tam są Polacy, ponieważ stamtąd był obstrzał. Każdy z nas wpadł gdzieś tam do jakiejś bramy, ja też wpadłam do jakiejś. Były tam zgliszcza wypalone, to było. W pewnym momencie, jak spojrzałam na stronę muzeum i tam był prześwit z tego wejścia od strony muzeum, to zauważyłam taki dymek z papierosa. Jak gdyby, taki urządzony. No więc tam mógł być tylko Niemiec. Zamarłam ze strachu oczywiście i z przerażenia, że mój każdy krok to jest, zdradzi moją obecność. Więc stałam tak przez ładnych kilka minut. No i okazało się po jakimś czasie, że to nie był dym z papierosa, tylko jakieś zgliszcza się tam wypalały. Wtedy, kiedy tak stałam, nie oddychając prawie, to właśnie sobie wtedy pomyślałam, że jeżeli przeżyję to, jeżeli ten moment, to będę chciała kiedyś w życiu może opowiedzieć to, ale jak opowiedzieć, żeby oddać grozę tych dźwięków, tych kroków. No i to jest, okazało się moim właściwie zajęciem na całe życie było, żeby robić takie efekty, które stwarzają grozę albo inne rzeczy. Troszkę ta druga strona na mnie podziała, że co prawda nie poszłam do teatru, ale film mnie bardzo zainteresował, że miałam taką ochotę przekazać dźwiękiem to, co sobie pomyślałam. Coś twórczego potrzebowałam. Kiedy zrobiłam politechnikę, zrobiłam już dyplom, poszłam do wytwórni filmów dokumentalnych w Warszawie do pracy, żeby mnie przyjęli do pracy. Dostałam przydział pracy. Pierwszą moją funkcją była w wytwórni, był inżynier od spraw technicznych. Ja byłam inżynierem od dźwięku. Ale mnie to nie bawiło, mnie to nie interesowało. Natomiast interesowała mnie właśnie ta twórcza strona. Były wielkie aparatury, ciężkie, zasilane, jak były na przykład, jak wyjeżdżaliśmy, to był wielki samochód. Wkładało taką wielką aparaturę i dwóch facetów dźwigało akumulatory. Nagrywaliśmy wszystko, patrząc oczywiście przez lupkę. Oglądaliśmy sinusoidę, bo tylko to można było zobaczyć, czy jest przesterowanie, czy nie. W ten sposób się tylko regulowało. Ale nie słyszeliśmy nic nagrywając. I tak żeśmy robili te pierwsze filmy. Najgorsze to było wtedy, kiedy były jakieś przemieszczenia, prawda, rozmowy. W dokumencie tym bardziej, dlatego że w fabule to można wszystko z góry zaplanować, ustawić i tak dalej, ale w dokumencie to trzeba łapać na gorąco to, co się dzieje. Wiele filmów powstawało na niemo i dopiero później robiło się postsynchrony. Trzeba się było dostosować do tego, do tych warunków, jakie były. Ja nie miałam jakiejś specjalnej metody, ale starałam się, to zawsze było czasami powodem konfliktów też między operatorem. No to nie jest tak cudownie, że prawda, ja mówię, potrzebuję, muszę tu, a on mówi, nie, ja tutaj mam cień, czy ta walka z cieniami, to jest w ogóle stały konflikt. Cień to znaczy cień tyczki, cień mikrofonu. Nigdy nie zapomnę tego.
jak Polański kiedyś napisał mi, jak już opuścił kraj, prawda? Halinko, i teraz rozumiem, jak miałaś rację, walcząc o to, żeby mieć mikrofon jak najbliżej ust mówiącego. Kiedyś być może nie doceniałem tego. Muszę panu powiedzieć, że człowiek się uczy właściwie w trakcie pracy, uczył się wielu rzeczy sam. To nie jest to, że przychodzi i umie. Nie. Były takie sytuacje, w których ja nie mogłam sobie czasami poradzić. Jest tam taka scena, że chłopak odpływa i trzyma się tam, boi, ukrywa się, że niby zatonął, prawda? I ta dwójka woła, zdenerwowani są, bo to rzeczywiście go nie ma, woła ich. Jeden krzyczy, ona krzyczy tam, Andrzej, a on krzyczy, wracaj. Razem krzyczą. I są dwa dźwięki, które się nakładają na sobą. Andrzej, Andrzej, wracaj. Jedno krzyczy i drugie krzyczy. I ja to nagrywałam oczywiście we Wrocławiu, pod synchrony robiłam. I oni mieli tam, każdy miał tam swoją budkę, prawda? I co nagrywam, to mam zniekształcenia nieliniowe. Pomyślałam sobie, no to trudno. Ją nagram osobno, jak ona krzyczy, Andrzej. Jego nagram osobno i potem zgram. Nic to nie pomogło. Jedno było czyste, drugie było czyściutkie. Jak zgrałam razem na ten, znowuż to samo. Co się okazuje, że musiałam zrobić przy zgraniu całego filmu, później, to znaczy przy zgraniu, nie wiem, czy przy tej dwójce, tylko zrobić ułamkowo-sekundowy dosłownie miks. Ściszyć jedno i drugie, podnieść, żeby nie było, nie czuć było, że w ogóle zniknęło jedno. I tylko jedno A mogło wyjść. Andrzej, czy wracaj. I jedno było czyściutko. A dwa nigdy nie były razem, nigdy nie dawały. Zawsze dawały zniekształcenia. Założeniem tego filmu było, że poza tymi trzema osobami nie ma prawa być nikt. Nie zobaczy pan tam cienia człowieka innego. I tylko to ma być w dźwięku, co zagra. Cały film na jeziorach robiłam pod synchronie. Przy czym w Noży w wodzie pani Umecka, główna bohaterka, ani nie mówiła, bo za nią mówiła Ciepieleska, ani nie pływała, bo nie umiała pływać, ani nie śpiewała, bo nie bardzo umiała śpiewać. To murmurando tego, tą cudowną kołysankę przecież, którą komedy. Ja tam czasami przychodziłam do niej i pokazywałam jej tak. W końcu Polański mówi, Halina, ty zanuć to szybko, bo to już nie ma co, bo ona nie potrafiła czysto akurat zaśpiewać. No i ja zanuciłam to. I to zostało nagrane. Zezowate szczęście to jest film, który ja uwielbiam. Pod każdym względem. Jak on jest z ojcem i te nożyce, które, prawda, ten dźwięk tych nożyc, tego ojca, krawca. To też trzeba było, prawda, zrobić tak, żeby to było za ogłuszające. Prawda? To jest to, co mu w mózgu siedzi, temu kobieli. On nic tylko słyszy ciągle ten ojca nożyce, prawda? Więc no, takie zadania ma czasami dźwięk, żeby stworzył jakąś symbolikę. Niełatwe zadanie ze względu na to, że wtedy mieliśmy bardzo, bardzo prymitywny sprzęt. Bo miałam tylko dwa wejścia. Nie mogłam więcej używać mikrofonów. Po pierwsze ich nie miałam.
po drugie nie miałam gdzie ich wsadzić, bo do tej aparatury, którą miałam, nie wchodziły więcej niż dwa mikrofony, więc mogłam użyć jeden mikrofon na orkiestrę i drugi na tego dyrygenta. Dzisiaj nie ma tych trudności. Dzisiaj możesz postawić ile chcesz mikrofonu właściwie. Wtedy o tyle było prościej, że ja nie musiałam się głowić, co zrobić, bo miałam do dyspozycji tylko dwa mikrofony. Karabasz był właśnie bardzo czuły na tym punkcie, żeby nas nie było, żeby schować mikrofon, żeby schować kamerę. W pewnym momencie, jak człowiek odkrył się nareszcie i zaczął mówić coś intymnego, to Karabasz się tak przeraził, że kazał zamknąć kamerę, dźwięk, wszystko. Aż spocił się, widziałam, pamiętam, krople potu u niego na czele. Myślał, że wszystko im przeszkadza. Mikrofon to... A to nieprawda. To nie zawsze tak jest. Czas robi swoje. Jak się... Myśmy często właśnie, jak robiliśmy z Karabaszem, ale z innymi też, tośmy się oswajali z tymi ludźmi. Byliśmy z nimi. Oni nie wiedzieli, kiedy my kręcimy film, kiedy my stoimy, kiedy zatrzymujemy. Nic. Oni po prostu traktowali już nas jak powietrze. Są takie sytuacje i dźwięki jednocześnie, które fascynują, które mogą się nigdy nie powtórzyć, których, żeby nie wiem co, to już nie da się odtworzyć. To ja bardzo często nagrywałam takie rzeczy, nie wiedząc do czego, nie wiedząc, ale niepowtarzalne. Mam tutaj fantastyczną zupełnie obok Lutosławskiego salę i jestem bardzo często na koncertach, nie tylko filharmonii. Mogę sobie spokojnie odetchnąć naprawdę i słuchać tego, bo przeważnie tak było w mojej zawodowej pracy. To było tak, że do teatru wchodziłam, prawie wszystkie sztuki znałam, ale chodziłam zawodowo. Właśnie czasami sobie myślę, jak ilu ludzi odeszło, których ja nagrywałam, a ja jeszcze żyję. Niech pan sobie ciszę nagra. Powie pan, do montażu. Do montażu.